Golden Schirm, wie Morgenwolken auf jenen Hügel. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie lieb du mich. Miłości miłą, jak złote pióra, jak ranny obłok, płyniesz po górach. Kocham cię, miły, kocham wiosenny, czytam w twych oczach, żeś mi wzajemny. No bardzo ładny ten wiersz. Ale ten wasz język to jest strasznie trudny, taki... Nasz język trudny? No oczywiście. A te wszystkie wasze... Jak to było? Przeprzeszynie, krząszcz... Przeprzeszynie, krząszcz brzmi w trzcinie. Przeprzeszynie, krząszcz brzmi w trzczewie? Przeprzeszynie, krząszcz brzmi w trzcinie. Drabina z powyłamywanymi szczeblami. No drabina. Drabina? Z powyłamywanymi. Z powyłam... Powyłamywanymi? Połamywanymi. Albo wiem, czekaj. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej hrabiny. Korale koloru koralowego. A jesteś! Chodź tutaj! Poznajesz? Ani farby, brał. Niebieska. A teraz czytaj. Schmidt und Sohn. Ulf Fiederstrasse Funk. I co, dalej będziesz się wypierał, że to nie wasze wianerko? Ich weiß nicht. Ja nic nie wiem. Jak to nic nie wiesz? A jakim sposobem to wiaderko znalazło się w mojej stajni? Ha! Ich weiß nicht. Samo przylazło? Was ist das? Czemu wy tak krzyczysz? Niech wam ten chłystek wytłumaczy. Ich weiß nicht. Nic nie wiem. A to wiaderko to co? Samo przylazło do mojej stajni? Może... Możeście nam ukradli, albo ten wasz parowek, on ciągle się tu kręci. Co? Niby, że ja ukradłem? Ha. Mówi potrzebny wasz zafajdany cebrzyk, no? No niechże się ojciec uspokoi, no. Błagam. Ja cię mam uspokoić, tak? A konia kto mi umyje? Konia mi pomalowali na niebiesko! Ty wiesz, jak my będziemy wyglądać, jak będziemy jechali do kościoła? Georg, to prawda? Ja nic nie wiem. Nic. Zaraz, zaraz. Ojciec mówi, że ktoś pomalował konia w pas. No tak, do końca, to. Na niebiesko. Na niebiesko. Frau Bauer. Paski. Słyszała. Możecie zawołać waszą córkę Heidi? Ja, Belfaru. No zawołajcie, proszę. Heidi! Heidi, meine Schatze, komm schnell, bitte! Jawohl, Mutti. Heidi, nie zgubiłaś czegoś przypadkiem? Pokaż rękę. Zieg die Hände, Heidi. Heidi! Du? Wiedziałem. Aber warum? Żaby. No żaby, ja wiem, co znaczy żaby. Ale co ma jedno do drugiego? On mi ciągle daje żaby. Cudem szułę do butów. A jak ja zbierałam grzyby, to mi do korb. Koszyk dał żaby. Jaszko. Prawda to? Dlaczegoś tak uczynił? No bo ja jej chciałem coś dać. A co ja jej mogłem dać? Przecież ja nic nie ma. No żaby i tam, one były piękne. Ta jedna była żółta, a ta druga była zielona. To same takie pyszne. Oj, głupi, to trzeba było nazbierać jabłka albo kwiatów. Ale zaraz, no krońce! Co ma jedno do drugiego? O, on ci dawał żaby, to ty mnie konia pomalowałaś! Bo on nie mieć konia!
szlachtą. Nie, trzymajcie mnie! Nie wytrzymam! Wieś. Co mnie zrobił sołtysem takiej dumnej wsi? Dziękuję ci, ten sołtys. No bez waszej pomocy to by nam się tam wszystko spadło. Nie ma na co, my sąsiedzi. To sobie musimy pomagać. A ja się cieszę i dziękuję Bogu, że to właśnie wy jesteście naszymi sąsiadami. Nachbar? Zgoda? Zgoda. Zgoda. A, zgoda. 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 A ta świnia to nie nasza świnia. Uratowana świnia, najlepsza we wsi. W takim razie wychodzi na to, że najmądrzejszy okazał się Jasiek. A ty to czemu? A jakim cudem? No jak to czemu? Przecież jako pierwszy chciał zrobić coś dobrego dla naszych sąsiadów. Tak, dać mi żab do butów. Coś dobrego. No trochę mu nie wyszło, ale przecież liczą się chęci. No nie? Hersołtys! Za tydzień, w pierwszy dzień maja, urządzamy taki wielki fest. Będziemy stawiali majbaum. Co? Majbaum. Zapraszam was i waszą rodzinę. Jaśka też weźcie. I was też zapraszam. A gozałka jak... Rzepina! Pil jaki będzie? Idź do swych świń. A, piwo opowiadacie. Dobra, przyjdzie. Chodź tutaj, Halka. Idziemy do domu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Gabina, uratowałeś!